Witam serdecznie, jest ze mną Tomasz Wróbel, bramkarz i kapitan MKS Trzebinia. No można tak troszkę pół żartem, pół serio powiedzieć, że lepiej wam idzie grając w osłabieniu 10-11 niż z przewagą jednego zawodnika. Myślę tu o ostatnim meczu, prawda, z Andrychowem, gdy grając dziesiątkę wygraliście. Dzisiaj mimo gry no całą drugą połowę z przewagą jednego zawodnika no nie udało się wygrać. Tych sytuacji też zbyt wiele nie stwarzaliście sobie grając z przewagą. Tak, ale jeżeli chodzi o te granie z przewagą, z nieprzewagą, moim zdaniem choćby chodzi nasz charakter. Naprawdę na Andrychowie zostawiliśmy kawał zdrowia. Dzisiaj tak samo. Dalin według mnie jest najlepszą drużyną po Krakowi w tej lidze. Pokazali to dzisiaj. Super, naprawdę chłopaki grają. Dlatego chapeau. Fajnie się bronili, dobrze atakowali kontry. Trzeba szanować punkt, naprawdę, bo Dalin jest bardzo niewygodnym zespołem i naprawdę trzeba to szanować. No właśnie, dzisiaj to spotkanie fajnie się rozpoczęło od dobrej sytuacji z waszej strony. Później rywal troszkę lepiej się prezentował, strzelił gola. Czego zabrakło, bo z boku tak, szczerze powiedziawszy, wiele takich niepotrzebnych strat, niewymuszonych, niedokładnych podań, które przy lepszym rozegraniu mogły zakończyć się jakimiś sytuacjami bramkowymi. Zdecydowanie, może ta nerwowość się trochę wkradła, goniliśmy wynik, może też to było to. A bramka dla Dalinu, no to jest druga taka sytuacja, tak jak Kacper właśnie wyleciał z Andrychowem. Uczulamy się, że po stałym fragmencie naszym wychodzą bardzo dobrze kontry. Dzisiaj była taka sama sytuacja i dostajemy bramkę. No, musimy coś z tym zrobić, musimy to lepiej zabezpieczać. Na pewno poćwiczymy na tym i będziemy, no i to poprawimy. No. A co dalej? No nie wiem, no, trzeba grać, no, trudno. Dzisiaj na pewno chcieliście bardzo wygrać i zrewanżować się Dalinowi, bo pamiętamy to wiosenne spotkanie, gdy prowadziliście 2-0, skończyło się 3-2 dla Dalinu. Dzisiaj tak naprawdę mogliście ich ukarać. Ostatnia akcja meczu, świetna sytuacja, niestety zabrakło precyzji. Dokładnie, no rok temu tutaj u nas była odwrotna sytuacja, my graliśmy w dziesiątkę i Dalin dogonił, zwyciężył. Nam brakło właśnie tej kropki nad i. No, mieliśmy też wcześniej tę sytuację. To nie chodzi o to, że ta w 95 była najważniejsza, ale no, musimy coś wykorzystać. Ale naprawdę, no, trzeba szanować ten punkcik. No, trudno i jedziemy dalej. Teraz mecz z Imanowią za tydzień, głowy do góry i tam trzeba wygrać. I jechać, patrzeć w górę tabeli, nie w dół. No właśnie, z perspektywy spotkania rzeczywiście, tak jak mówisz, nie macie prawa narzekać i jesteście pierwszą drużyną w tym sezonie, która urywa punkty Dalinowi grającemu na wyjeździe, bo do tej pory 4 mecze, 4 zwycięstwa w delegacji. Dokładnie, no Dalin lepiej się prezentuje na wyjazdach, bo tam z tego co wiem, te mecze u siebie rozgrywają w Dyroginie, gdzie boisko jest tragiczne, a Dalin bardzo dobrze gra piłką i no dzisiaj to pokazał. Dlatego to nie jest przypadek, że w 4 poprzednich meczach na wyjazdach wszystko wygrali. Także no dobrze, że mamy ten punkcik, szkoda, że mamy ten punkcik i tyle. Zanim Limanowia, jeszcze czeka was spotkanie Pucharu Polski, skoro mówiliśmy dzisiaj o rewanżu na Dalinie. Tutaj też chcecie się zrewanżować, bo ostatni mecz z Nadwiślaninem Grom jest w Pucharze Polski, zakończył się waszą porażką, więc jak to mówił Łukasz Gielarowski, są rachunki do wyrównania. Oczywiście, no rok temu w pierwszej rundzie nas zdecydowanie pokonali w Pucharze Polski, byli lepszym zespołem, bardziej takim dążącym do sukcesu, no i gratulacje dla nich wtedy, ale dzisiaj to my jesteśmy w finale, oni tak samo i my gramy u siebie praktycznie, chyba tak. Tak. Gramy u siebie, także musimy tutaj pokazać naprawdę wszystko, co potrafimy, żeby wygrać, bo Nadwiślanin Grom jest naprawdę nieprzyjemną drużyną. Pokazuje to też tabela, w której są lidze, jak oni grają, tam Artek Szlęzak, nasz dobry znajomy, też fajnie to prowadzi, także musimy wygrać.